Cześć, z tej strony Uniekanieli, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale. I w tym materiale chciałbym zapowiedzieć turniej w Age of Empires 2. Turniej, który obiecywałem już od jakiegoś czasu i postanowiłem właśnie w końcu go ogłosić i zrealizować tą obietnicę. Turniej będzie podzielony na dwie fazy, fazę grupową oraz fazę playoffów. I jeżeli chodzi o takie kwestie stricte organizacyjne, to by było na tyle. Zasad omawiać nie będę, bo wydaje mi się, że napisałem je na tyle przejrzyście, że nie powinno być problemów z ich zrozumieniem i interpretacją. Oczywiście, gdyby ktoś miał jakieś tam pytania bądź wątpliwości, to może miało mnie o to pytać. Natomiast w tym materiale głównie chciałbym się skupić, poza oczywiście zapowiedzią, także na tym, by omówić mapki, które przewidziałem dla tego turnieju. Map będzie łącznie 7 i będzie gracze wspólnie tworzą pulę map, czyli w fazie grupowej każdy z graczy ma dwa bany, czyli zostają po prostu trzy mapy na każdy mecz i co mecz można dwie mapy sobie najbardziej przez siebie nielubiane zbanować, także nie przejmujcie się tym, że jakaś mapa tutaj wam wybitnie nie podejdzie, bo macie szansę na niej nie grać, tak? Też jakby tym się starajcie nie przejmować. W playoffach już tak łatwo nie będzie, bo można tylko jedną mapę zbanować na best of 5, żeby z 7 map zrobić właśnie 5-mapową, przepraszam, pulę. I tak to właśnie się będzie prezentować. Jako pierwszą omawianą mapę wybrałem oczywiście Arabię, to jest klasyczna mapa z Age of Empires 2, no tutaj wiele o tej mapie mówić chyba nie trzeba. Jest naprawdę bardzo taka klasyczna, standardowa. Często się zdarza taka otwarta generacja tutaj mapy. Teraz już w ogóle jest mega otwarte, praktycznie się nie da tutaj zamurować. Mamy gigantyczne tutaj przestrzenie otwarte. Bardzo niefortunna tutaj, znaczy niefortunna. Bardzo taka agresywna generacja się tutaj akurat trafiła. Ewentualnie można coś kombinować jakoś, żeby do TC pociągnąć taki mur, jakoś, no ale to tak mało efektywne, mało wydajne. No więc taka generacja raczej agresywna. Gracze są ani blisko, ani daleko od siebie, jest tam jakiś dystans między nimi, ale tutaj trzeba naprawdę, nie można armii zaniedbywać, bo można się szybko obudzić ze sporymi problemami. Też na Arabii często są wzgórza blisko naszej bazy i te wzgórza można wykorzystać do tego, żeby właśnie atak na przeciwnika poprowadzić. Także też jak najbardziej na to wszystko trzeba uważać. Cywilizacji tutaj no nie będę omawiał, jakie są mocne, bo to zrobiłem w tier liście, ona była właśnie głównie pod kątem Arabii, więc jak ktoś chce wiedzieć, jaka cywilizacja tutaj byłaby najlepsza, to po prostu odsyłam do tego materiału. A tymczasem przejdźmy już do mapki numer 2. Drugą mapą, jaką chciałbym omówić, jest Arena. Arena jest mapą nastawioną na late game, definitywnie jest mapą taką raczej bardziej spokojną i pasywną. Tutaj każdy z graczy zaczyna z kamiennymi murami, relikty są oraz dodatkowe surowce są w środku mapy i ewentualnie potem trzeba, znaczy nie ewentualnie, tylko potem trzeba o nie właśnie walczyć, żeby przejąć nad nimi kontrolę, ale jest to gra, która raczej się rozstrzyga w late game. W early game się na pewno nic nie będzie działo, w mid game się może dziać, jeżeli jakiś z graczy się zdecyduje na castle dropa na przykład, albo jakiś siege push czy tower rush, ale to są raczej takie strategie należące do rzadkości, przeważnie gra się dopiero rozstrzyga w erze imperialnej. Najlepsze cywilizacje tutaj to będą zdecydowanie Turkowie, Tesi oraz Malajowie. To mi się wydaje takie top 3 cywilizacji tutaj. No, Bizantyjczycy również są w topce, też bardzo, bardzo dobry wybór. Oczywiście też Polacy, Burgundia, no tutaj na arenę naprawdę jest sporo możliwości, żeby sobie fajnie w tym late game'ie pograć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą mapę. Przejdźmy już do mapy numer 3. I mapą numer 3 jest przeciwieństwo areny, czyli Atacama. Jest to mapa bardzo, bardzo, bardzo agresywna. I mapa, w której już od ery feudalnej zaczyna się dziać bardzo, bardzo dużo. Jak widzicie, tutaj gracze mają malutko drewna do swojej dyspozycji koło swojej bazy. Drewno się bardzo szybko kończy. I trzeba walczyć o to drewno w centrum. Jeżeli uda się nam wypchnąć przeciwnika z tego obszaru, na przykład tutaj jakimiś wieżyczkami odciąć przeciwnika od tego drewna, no to są dla przeciwnika spore, spore problemy. Również w erze zamków trzeba uważać na pułapkę w postaci stawiania kolejnych TC,
Bo jeżeli my zainwestujemy w rozwój ekonomii, a przeciwnik pójdzie w full armię, to nas zmiażdży, tak? Po prostu. Więc tutaj trzeba też dobrze to balansować i nie zaniedbać produkcji jednostek ani przez chwilę. Najlepsze cywilizacje na tej mapie to moim zdaniem Węgrzy oraz Bułgarzy. Aztekowie również bardzo mocna opcja. Ogólnie cywilizacje nastawione na agresję i posiadające sporo mobilności, bo tutaj ta mobilność również jest ważna, żeby właśnie przeciwnika móc jak najskuteczniej pokarać. I to by było na tyle, przejdźmy już do mapki numer 4. Mapą numer 4 jest Gold Rush. Mapa się charakteryzuje tym, że całe złoto jest w środku mapy. Może nie całe, ale większość tego złota jest właśnie w środku. Gracze do swojej dyspozycji mają tylko dwa malutkie stosiki złota. To złoto się bardzo szybko wyczerpuje. Cała reszta złota jest właśnie na tym wzgórzu, na którym jest również dużo wilków. I w zasadzie gra się rozstrzyga w ten sposób, że kto przejmie kontrolę nad tym obszarem, ma już w zasadzie bardzo ułatwioną drogę do wygrania całej gry. Oczywiście nie jest tak, że to całkowicie rozstrzyga grę, bo można zrobić comeback jak najbardziej, ale no, jeżeli to jakiś gracz się zadomowi na tym wzgórzu, to zegar tyka dla drugiego z graczy i naprawdę trzeba szybko coś wykombinować, bo inaczej po prostu się polegnie z kretesem. Myślę, że najlepsze cywilizacje na tej mapie to ogólnie cywilizacje posiadające mocny power spike w wczesnym Castle Age'u. Na pewno Frankowie tutaj są bardzo mocną opcją, dzięki tańszym zamkom mogą tutaj fajnie kontrolę nad tym wzgórzem przejąć i utrzymać tą kontrolę. Aztekowie na pewno również bardzo mocne opcje. Tatarzy fajnie mogą wykorzystać to wzgórze i ogólnie te wzgórza również tutaj do tego, żeby efektywnie kontrolę nad tą mapą przejąć. Także to by było moje zdecydowanie top 3 na tą mapę. Reszta jest w miarę standardowa. Tutaj generacja surowców, poza tym, że mamy mniej złota, jest taka jak na innych mapach. Zwykle też można fajnie się ogrodzić po bokach. I ten przód mapy, przód naszej bazy jest zwykle bardziej otwarty. Ale też jest to do zrobienia, żeby tutaj się na tej mapie ogrodzić, tylko po prostu zajmuje to dużo więcej czasu niż na niektórych innych mapach. I to było na tyle, przejdźmy już do mapy numer 5. Kolejną mapą z puli jest Land Madness, kolejna agresywna mapa, kolejna mapa otwarta, kolejna mapa, na której ważna jest mobilność. I cechą charakterystyczną do tej mapy jest po pierwsze bardzo dużo surowców. Widzicie nawet tutaj na minimapie, ile to jest złóż złota i kamienia. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo surowców dodatkowych na tej mapie. Oraz kolejna cecha charakterystyczna to fakt, że tutaj mamy taki specjalny teren, na którym nie można stawiać żadnych budowli. Czyli nigdy nie jesteśmy w stanie się w pełni ogrodzić na tej mapie. Zawsze będziemy mieli jakieś luki w naszej tutaj obronie, nazwijmy to, i zawsze będziemy narażeni na jakąś agresję ze strony przeciwnika. Z tego względu tutaj agresja jest mocno premiowana. Wolimy oczywiście atakować niż być atakowanymi. Więc tutaj również zyskują wszelkie agresywne cywilizacje w postaci Węgrów, Bułgarów, Azteków. Myślę, że to też ponownie takie top 3 tutaj moje na tej mapie. Ale i inne takie cywilizacje z dobrą mobilnością również będą się dobrze spisywały. Frankowie, Hunowie, Tatarzy również bardzo dobrze sobie na tej mapie poradzą. Także też myślę, no oczywiście Gurdżarowie, Hindustanowie też jak najbardziej tak. Także też tej opcji jest sporo i jest to mapa nastawiona na agresję. Ogólnie taką tą mapę, przepraszam, tą pulę map staram się zrobić taką, żeby właśnie tutaj było no jak najwięcej takich ciekawych gier, które się rozstrzygają. Może nie tyle, że się rozstrzygają szybko, ale w których po prostu akcja się dzieje w miarę regularnie, żeby nie było tak, że są jakieś mapy wodne w puli, na których się zbyt wiele potrafi nie dzieć przez ponad połowę czasu gry. Myślę, że to też i dla widzów, i dla graczy będzie znacznie ciekawsze. Ale przejdźmy już do mapy numer 6. I mapa numer 6 jest bardzo również ciekawą mapą. Mamy tutaj tylko jednego dzika, ale mamy tutaj to skompensowane tym, że mamy dwie ławice ryb obok naszego PC. Mamy również takie spore jezioro, nazwijmy to, w centrum mapy, z dużą ilością dodatkowych właśnie również ryb. Tutaj można spokojnie doki stawiać i z tych ryb korzystać. I jest to mapa, na której właśnie chłopi nasi zawsze będą narażeni na agresję, tak? No bo chłop zawsze jest tam jakoś uszkodzony przez dzika, przez atak przeciwnika. I normalnie takich osłabionych chłopów umieszczamy koło
naszego TC. Tutaj takiej opcji nie ma, bo farm i ogólnie budynków nie można budować na tym terenie. Więc tutaj jesteśmy skazani po prostu na to, że ci nasi chłopi będą zawsze zagrożeni. Z tego względu i ze względu na to, że nie można farm budować koło TC, świetną opcją na tej mapie są Kmerowie, którzy mogą chować chłopów w domkach oraz ich farmy są tak samo wydajne, niezależnie od tego, gdzie są zbudowane. To jest bardzo, są dwa bardzo dobre bonusy na tej mapie, z których Kmerowie tutaj mogą fajnie skorzystać i swoją przewagę na tym zbudować. Równie mocną opcją na tej mapie są Bizantyjczycy, którzy nie dość, że mają dobrą defensywę jako taką, to jeszcze mają świetne statki ogniowe, dzięki którym mogą fajnie przejąć kontrolę nad tym jeziorkiem i po prostu zdominować tutaj przeciwnika i mieć dostęp do dużej ilości dodatkowych surowców. Także też Bizantyjczycy, myślę, mocny wybór, to takie dwie topowe cywilizacje. Poza tym ogólnie jakieś cywilizacje nastawione na mobilność. Ta mobilność myślę, że również jest w cenie. Na pewno też Hindustanowie tutaj byliby bardzo dobrzy, bo mają wydajniejszych rybaków. Chociaż to akurat, powiedzmy, że jakoś super nie jest ważne, bo tylko dwie są te ławice, no ale mimo wszystko Hindustanowie również sobie by świetnie poradzili, zresztą podobnie jak na każdej z zamawionych map, bo jak mówiłem w swojej tier liście, ta cywilizacja jest OP. Ale to było na tyle i przejdźmy już do ostatniej, finalnej mapy z naszej puli. I ostatnią mapką jest tak zwany Four Lakes. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tu cztery jeziora, nad którymi chcemy jak najbardziej przejąć kontrolę i z tych jezior skorzystać, bo tutaj mamy masę dodatkowych surowców. Także to jest główna cecha charakterystyczna tej mapy. Drewna, jak widzicie, tutaj nie ma za dużo, więc też to jest czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę. Ogólnie bardzo dobrą opcją na tej mapie są Japończycy, którzy dużo tego drewna w early game oszczędzają i mogą to drewno przełożyć na swoje bardzo dobre statki rybackie. Inną mocną opcją na pewno są również Bizantyjczycy, po raz kolejny, że znów mocny wybór. Litwa też jest często wybierana na tej mapie, też myślę, że fajna opcja. I ogólnie wszelkie cywilizacje z jakąś dobrą mobilnością również sobie tutaj będą, myślę, fajnie radzić. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że jesteście mądrzejsi, jeżeli chodzi o pulę map po tym materiale, że tutaj udało mi się w miarę zgrabnie je przedstawić i wytłumaczyć, na czym one polegają. Oczywiście, tak jak mówiłem już na wstępie, nie przejmujcie się tym, jeżeli jakaś mapa wybitnie wam nie podchodzi. Zawsze macie opcję, żeby ją zbanować. Także też jest to coś, co warto mieć na uwadze, żeby się tym nie przejmować. Jakaś mapa jakoś super do mnie podchodzi, to można to jakoś tam obejść, powiedzmy. I to by było chyba na tyle w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach czy na Discordzie, co myślicie o tych mapkach. Zawsze też jest, mogę wziąć feedback pod uwagę i jakąś mapę ewentualnie zmienić, jak wielu graczy będzie na nie, żeby tą mapę koniecznie wyrzucić, to wezmę oczywiście takie głosy pod uwagę. No i oczywiście zapisy już ruszyły. Zapisy ruszyły na Discordzie Polskich Bretonów, na który to Discord serdecznie zapraszam. Jak zwykle link do niego jest umieszczony w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że ucznie się stawicie i będziemy mieli właśnie te co najmniej dwie grupy. Zachęcam szczególnie graczy początkujących i średnio zaawansowanych, żeby po prostu ten poziom był w miarę wyrównany i żeby wszyscy się dobrze bawili. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się do mojego następnego materiału. Cześć!